Król Karol III przeżywa trudny okres, nie tylko ze względu na własne wyzwania zdrowotne, ale również z powodu smutnych wieści dotyczących śmierci jego wieloletniego przyjaciela, Iana Farquhara. Farquhar, który zmarł w wieku 78 lat, był głęboko zakorzeniony w życiu rodziny królewskiej, mieszkał na posiadłości Highgrove należącej do monarchy. Jego koneksje z rodziną królewską sięgały daleko. Był koniuszem królowej matki Elżbiety i utrzymywał bliskie relacje zarówno z królową Camillą, jak i jej pierwszym mężem, Andrew Parker Bowlesem. To właśnie Parker Bowles podzielił się z Daily Mail informacjami o pogarszającym się od kilku miesięcy stanie zdrowia Farquhara. Przyjaźń króla Karola z Farquharem była szeroko komentowana przez brytyjskie media, szczególnie w kontekście osobistych relacji członków rodziny królewskiej. Jednym z takich momentów był rok 2000. Kiedy to książę William, świeżo po ukończeniu egzaminów maturalnych w Eton, krótko spotykał się z Rose Farquhar, córką Jana. Spotkanie to miało miejsce w Beaufort Polots lub w Gloucestershire, a brytyjskie media szybko ochrzciły Rose mianem pierwszej miłości przyszłego króla Wielkiej Brytanii. Te powiązania i osobiste historie podkreślają złożoność i głębię relacji w obrębie brytyjskiej rodziny królewskiej, a także pokazują, jak prywatne życie monarchów jest ściśle splecione z ich publicznymi obowiązkami. Smutna wiadomość o śmierci Iana Farquhara jest kolejnym przypomnieniem o ludzkich aspektach życia tych, którzy znajdują się na samym szczycie społecznej hierarchii, przypominając jednocześnie o nieuchronności przeznaczenia, które dotyka każdego, bez względu na status czy pozycję. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.